Jeszcze po wszystkim chciałem ci pokazać to moje studio, nie? A, jasne, możemy tak zrobić. Tu jest sala treningowa, słuchaj. Tu jest sala treningowa, tu mamy te kombinezony, wiesz co, RMS, nie? Tu jest sala wolne ciężary. Tu są, wiesz, jakieś hantelki, ławeczka, takie podstawowe sprzęty, które są potrzebne. Tu jest klucze wejścia. O, logo, wielkie logo. Tu będzie recepcja, to jest miejscowa recepcja, która nas dojedzie. Mhm. Tu jest właśnie to główne wejście tam. Tu jest, wiesz co, szatnia, łazienka. Tu jeszcze jest socjalne. Tu jest ta część, w której byliśmy. I tu jest to centrum, które najbardziej będzie część się interesuje. Tu jest jeszcze prysznic, czyli wiesz, przed borsowaniem bierzesz prysznic. To jest to, co jest najważniejsze, czyli... Ja też zaraz wchodzę, słuchaj. Do zimna, ale teraz wrzuciłem już lód. Czyli mrozisz, sam mrozisz lód, tak? W takich ramkach. Tak. Może standardowo, w prosty sposób, lodóweczka. I lodóweczkę mam tu lodzik, nie? Tak to wygląda. Ale też w przyszłości tu ma być, wiesz co, w tym miejscu ma jeszcze być sauna taka dwuosobowa, nie? Czyli będzie można... O, właśnie miałem o to pytać. Czy będzie można posaunować. I tak to właśnie wygląda, nie? Moje... Powiedz mi, gdzie załatwiłeś takie beczki fajne? Te takie beczki, wiesz co? Firma z Kielc. Czekaj. Sauny polskie z Kielc. I fajnie, bo zrobili na wymiar. Nie były, powiem ci, nawet strasznie drogie. Na wymiar chciałem jaja, bo wtedy dwie osoby w te wchodzą, nie? Jedna tam, druga tu. I wiesz, w środku nogami się stykają, nie? Więc tu cztery osoby się zmieszczą. Zależało mi na tym, żeby się zmieściły. Jak widzę, to one nie są zaizolowane od środka, po prostu drewno utrzymuje tę tak, wodę? Tak, dokładnie, tak. Drewno utrzymuje tą wodę, więc są na wymiar, tak, że mi się tu zmieściły, weszły mi drewno, natura i powiem ci, przepięknie, przepięknie się w nich siedzi. Kiedyś będziesz na Podkarpaciu, zapraszam do Tarnobrzyga, to odwiedzisz. Chętnie odwiedzę. Ja ci powiem, że tutaj właśnie, gdzie mieszkam w mieście, to mam na tarasie deszczownik zwykły. No. Ale z kolei w domu rodzinnym też mam wystrugane z drewna taką alabeczkę, tylko ja ją jeszcze wyścieliłem takim materiałem izolacyjnym od środka. To trochę inaczej. No ale jeszcze tak? Fajnie, że działasz w temacie, fajnie, bo to całkiem inaczej się rozmawia z osobą świadomą tym zimniej niż jakbyś tego nie robił, nie? I też właśnie podoba mi się w całym studiu to, że ten AMS nie zabiera tak dużo miejsca. Nie, to jest tyle miejsca, do tego idą konektory z tą baterią, która daje tą moc, do tego idzie tablet i to jest tak naprawdę całość, nie? Więc to też chciałem sobie zostawić, wiesz, w miarę pustą, bo tu też prowadzę szkolenia, bo też tu wszyscy wtedy siedzimy i się szkolimy, więc ta sala musi być, wiesz, do treningów, a też jest do szkoleń w razie czego, nie? Fajnie się to prezentuje. Też może zrobię z tego osobny odcinek, że po prostu oprowadzenie po studiu Ice King. No to może być ciekawe. Zapraszam serdecznie. I co, jak będziesz na miejscu, odzywaj się, to pomorsujemy, poćwiczymy, zrobię ci trening MS i zobaczysz też na tym wyglądaniu. Tak, jak będę, to jak najbardziej. Może nawet spotkamy się na tej trasie z tego wyzwania. No, będziemy dawać znać. I ja ci wtedy podam kontakt do koordynatorki i myślę, czy do Bartka, i on ci powie gdzie, co, kiedy i wtedy będziesz wiedział, gdzie na przykład możecie dołączyć, nie? Jasne, super. Chętnie dołączę i możecie w jakiś sposób wesprę nawet mentalnie, że ktoś z wami biegnie. Na pewno tak, tym bardziej, że czasem się nie widzieliśmy, nie? Więc przepięknie. Przemku, dzięki bardzo za wywiad. Wracam do obowiązku, bo też dzisiaj jeszcze mam tam parę rzeczy do zrobienia. Zaraz też wskakuję do tej bali zimną wodą. Jesteśmy w kontakcie. Po pewnie biegu znowu się spotkamy i pogadamy o tym temacie. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament
wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci.